Na poszukiwaniach legendarnego gracza w Mahjonga o nazwie Jonka, jak nam właśnie tutaj teraz też pokazuje w myślach Kiryu. Witajcie z powrotem przy Yakuza Kiwami 2. Słyszeliśmy, żeby poszukać tego gościa w klubie Sega, czyli miejscu, gdzie można pograć sobie typowo dla Japonii w różne gry arcade'owe i tak dalej. Jako, że jest to gra Segi, to znajdziemy tutaj głównie gry od właśnie tej firmy. Czy ja widziałem tutaj na plakacie... Nie, myślałem, że to ATR to było logo Atlusa. Nie, AIR. Co to w ogóle jest? To wygląda trochę jak Tokyo Mirage Sessions. Ale dobrze. Czasem fajnie zobaczyć sobie na te wszystkie reklamy i tak dalej. Mamy tutaj na przykład Virtua Fightera 2, Virtual On. No i najważniejsze, coś co występuje w każdej Yakuzie, UFO Catcher, czyli łapanie maskotek za pomocą maszynek. I tego właśnie potrzebujemy. Dzień dobry. Chciałem z panem pogadać, a nie z panami. Gołębiami, halo, zniknął mi teraz. Czy ty jesteś Jonka? Masz fajny kapelusz. Hej, czy ty jesteś Jonka? Hej, kolego. Myślisz, że mógłbyś wyłowić dla mnie nagrodę? Widzisz te kociaki? Ten czerwony wpadł mi w oko. Okej, mogę spróbować. Ale wtedy pogadamy. Tak? Okej. Kolego, dzięki. To jest znowu ten plakat. Uhu nitch. Chciałbym wiedzieć, czy to naprawdę istnieje. Pewnie jako gra na telefon, albo kompletnie wymyślone. No dobrze, mamy tutaj różne maskotki do kolekcjonowania. Płacimy 500 jen i możemy 3 razy spróbować wyłowić sobie takiego kota. Raz przytrzymać X, żeby w jedną stronę i raz przytrzymać X, żeby do tyłu. Ten hak przeprowadzić tylko na... Czy trafiłem? No niestety nie. I teraz go już nie wezmę. Strasznie uciążliwe to jest. Jakoś Kiwami, jakoś Zero i tak dalej pokazywano nam, jak szliśmy do tyłu bok, czyli dokładnie widzieliśmy, czy trafiamy, czy nie trafimy. Tą maskotkę. A tutaj nie widzimy kompletnie, jak daleko jest nasz hak. Gdy idziemy w głębie, to jest straszna lipa. W prawdziwym życiu to przynajmniej możesz sprawdzić w trójwymiarze, czy wszystko ma swoją prawidłowość. Możesz na palcach stanąć i zajrzeć tam do tyłu. Ach, ale nie. Tutaj musisz na szczęściu polegać. O! Czy teraz wypadnie, czy wypadnie, czy wypadnie? O, o tak, 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 tak! O Bogu, dzięki! Bogu dzięki, miał taką grubą głowę, że można było go jeszcze podnieść. Już myślałem, że nie dam w ogóle rady go podnieść, żadnego z nich, jak mi się wszyscy przewrócili. I tak, dla 100% trzeba wszystkie maskotki mieć przynajmniej raz, całkiem zabawne. Chwileczkę, czy ja mogłem tam sam z siebie kamerą ruszyć w bok? Sprawdzimy to następnym razem. Wow, nie, niezła robota, kolego. O, Yukiko pokocha go. Yukiko. Więc ty jesteś Jonka, prawda? Był kiedyś czas, kiedy tak mnie nazywano. Ale już dawno odpuściłem tą grę. Czemu przestałeś grać? Nie przestałbym, gdyby nie te brudne jakuzy mnie nie oszukały. Sukinsyny wmusiły mnie w dług. Całkiem dobrze radziłem sobie, unikając ich, ale... Potem ta banda sukinsynów dostała w swoje łapy moją dziewczynkę, Yukiko. Mówią mi, że jeżeli chcę ją kiedykolwiek znowu zobaczyć, to mam im przynieść 5 milionów jen. Chwila, powiedz no... Czy masz może przy sobie 5 milionów jen, które mógłbyś pożyczyć? Wiem, nie zupełnie coś, co pytasz nieznajomego gościa na ulicy. Czy tam w klubie arcade'owym. Przepraszam, ale... Tak naprawdę wszystko, czego chcę, to jest zaproszenie do Richie Towers. Richie Towers? Masz na myśli, że potrzebujesz tego kafelka z płatkami wiśni, tak? Widzisz, jest to specjalny kafelek, który został zrobiony, żeby służyć jako
swojego rodzaju karta członkostwa. Wiesz co? Jeżeli odzyskasz moją małą, to kafelek może być twój. Wyglądasz na gościa, który może sobie z czymś takim poradzić. Dobrze myślę? Skoro muszę... Ale dobrze, pomogę ci. Serio? Bez jaj? Cóż, no to... znasz to miejsce ze skrzynkami? Zaraz za Bishamon Bridge, za mostem Bishamo? Znajdziesz tam gościa, który czeka na pieniądze. Oczekuje 5 milionów jen, ale... jestem pewny, że coś wymyślisz. Nie daj im tylko zranić mojej słodkiej Yukiko. Spokojna głowa. W obijaniu jakus znam się. Tu jest jeszcze gość, który czegoś od nas potrzebuje. Halo? Wyglądasz jak jakiś wielki... playboy? Hej, jesteś dobry w te klocki? Moje szczęście jest naprawdę bardziej... niedobre niż zepsute jabłko. Myślisz, że możesz mi pomóc? Widzisz, moja dziewczyna nie może się zamknąć na temat tego, że chce tego robo-menedżera, tą maskotkę. Ale nie wydaje mi się, że kiedykolwiek dam radę wyciągnąć takiego. Czyli mam to zrobić za ciebie? Wybacz, ale nie mam żadnego przy sobie, którego mógłbym ci dać. Ech, żadna niespodzianka. Czyli jednak muszę dalej wędkować. Chociaż swoją drogą, czy mógłbym cię przekonać, żebyś spróbował wyłowić takiego za mnie? Jasne, nie przeszkadza mi pomóc ci w tym. Mogę spróbować, jestem nawet całkiem dobry w te klocki. Naprawdę tak myślisz? O, dzięki stary! Pamiętaj, to musi być robo-manager, którego szukam. Okej, robo-manager, na szczęście... wszystkie roboty, które tutaj są takie same. I teraz eksperyment. Mogę troszeczkę pochylić, ale to nadal gówniane w porównaniu do tego, co było w Jakuzie z Zero Kiwami i tak dalej, gdzie automatycznie pokazywało ci bok. A możemy spróbować. I teraz z drugiej strony popatrzeć. Troszeczkę wydaje się być przydatne, ale nadal nie potrafię rozpoznać dokładnie, gdzie to coś idzie, ale prawie go złapało. No oczywiście, że nie za pierwszym razem go dorwę, ale spróbuję przynajmniej go troszeczkę popchnąć, skoro już prawie go udało mi się zdobyć. No dalej, no dalej, no... Ej, to było znacznie łatwiejsze, tylko dwie próby. No to jest przynajmniej jedna rzecz, z której możemy być zadowoleni w tym odcinku. Tutaj nie będę musiał wam zbyt wiele wycinać. No więc, kolego, mam dla ciebie twojego robo-menedżera. Wow, jesteś legendą, stary! Ach, to nic takiego, serio. No, nie udawaj tutaj skromnego, jesteś mistrzem, czarodziejem, bogiem! Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo uszczęśliwi to moją dziewczynę. Ups, prawie zapomniałem ci się przedstawić. Jestem Satonaka. Tutaj, proszę, daj sobie podziękować. Pieniędzmi? To tak jakby ode mnie to kupił, co nie? Bo zapłaciłem w sumie swoje pieniądze, żeby wyłowić go. A teraz, jeśli mi wybaczysz, muszę się spotkać z moją dziewczyną na Iwao Bridge. Ześlę na mnie lawinę całusów, gdy to zobaczy. I to wszystko dzięki tobie. Dzięki, stary. Nara. No, powodzenia. To chciałbym zobaczyć. Czy to jest jakaś podróbka Yu-Gi-Oh, czy coś takiego? Takie fajne rzeczy tutaj mają. No cóż. Czekają na ciebie, stary? Okej, dobra. Myślałem, że ma coś innego do powiedzenia. On powtarzał po prostu to, co już słyszeliśmy. Jeżeli pogadamy do recepcjonistki, to... nie możemy w sumie nic innego zrobić, niż zresetować nagrody w UFO Catcherze. Że dostajemy albo po prostu więcej... albo jakieś nowe, no tym razem akurat żadnych nowych nie doszło, tylko po prostu te się zresetowały, które mieliśmy. Znaczy, tutaj doszedł jeden kot i tutaj jeden robot, ale nadal te same, które były wcześniej. W ten sposób można sobie pomóc, jeżeli się wszystkich przewróciło i żadnego nie można już podnieść czy coś. Virtua On... aktualnie wam tego nie pokażę, ale jest inna rzecz, którą chcę wam pokazać, mianowicie Virtua Fighter.
Jest to taka typowa bijatyka Segi za tamtych czasów. Druga część. Zobaczmy, co może nam powiedzieć stary Kanematsu. Ten gość, którego spotkaliśmy na ulicy, który go szturchnęliśmy i który zapłacił nam 50 tysięcy jen, czy coś takiego. Och, czy to nie Kiryu-han? Mam nadzieję, że czujesz się lepiej. He? Ty jesteś tym staruszkiem, w którego wpadłem ostatnio. Ten z głębokimi kieszeniami. Lubisz gry wideo, synku? Ja strasznie się zaczepiłem na Virtua Fighterze. Ale powiedzmy, że nie lubię przegrywać. Czasem zaglądam tu, kiedy mogę. Ha, brzmi dość słabo, mój chłopcze. Włożyłem już 30 czy 300 kawałków w tą maszynę i to tylko dzisiaj. To bardzo dużo pieniędzy. He? 300 tysiaków nie utrzymuje nawet światła w mojej sali wejściowej. To musi być bardzo duży pokój. Rację masz. W każdym razie. Siedzę tu już cały dzień. I teraz, no chciałbym to troszeczkę sprawić, żeby było ciekawsze, ta rozgrywka. Założę się o 10 tysiaków. Virtua Fighter 2.1 jest moim aktualnym nałogiem. Jeżeli pokonasz mój rekord 3 zwycięstw, to wtedy obrzucę cię pieniędzmi. Brzmi dobrze? Możemy zagrać? Jasne, czemu nie? Mam nadzieję, że jesteś gotowy, by przegrać. Nie jestem pewny, czy wygrasz. Dla zrozumienia, nie gramy teraz przeciwko niemu, tylko przeciwko komputerowi. Musimy 3 NPC pokonać, żeby z nim zwyciężyć, żeby pokonać jego rekord. Mamy Akire, Pai, Lau, Wolf, Jeffrey, Kage, Sarah, Jackie, Shun i Leon. Ja wybieram Pai. To jest akurat ta postać, którą ja najlepiej sobie radzę. To nie tak, że mógłbym teraz jakieś wielkie kombosy zrobić, bo większość ruchów nawet nie pamiętam. Mógłbym się przygotować trochę przed let's playem. Troszeczkę poćwiczyłem w sumie, ale no, nie tak jakieś super zajebiste ruchy. Niestety. Żeby pokazać wam teraz wiele w tym Virtua Fighterze. Zobaczymy, czy kiedyś jeszcze w tym let's playu jako bonus, czy coś takiego przyjdziemy tutaj, albo czy jeszcze jakieś substory będzie z tym. Ale no, aktualnie gramy po prostu. Coś, co mogę wam pokazać, to jest na przykład coś takiego. Kombosów wielkich nie będę miał tutaj. Ten skok do tyłu, no takie salto do tyłu, to jest jedyne, co jest jakoś sztuczką, którą pamiętam, tak, której nie zapominam. Dobra, jest może więcej, ale teraz nie mogę tego pokazać. Wow. Nie chcę wypaść poza arenę, bo przez to też można przegrać. To chciałem pokazać, właśnie. Ten taki skok do tyłu, to jest jedyne, co tak zawsze potrafię robić i zawsze zapamiętuję ten kombos, mój ulubiony. Przy odskoku do tyłu można sobie, jako Pai, bardzo ładnie przeciwnika ułowić. Można też taki skok robić. No widzicie, teraz próbuję robić jakieś kombosy czy coś takiego, jakieś ruchy specjalnie zrobić, jakieś kombinacje i już przegrywam. Nie, to akurat na tą misję się nie nadaje. No, nie będziemy spędzać dzisiaj wiele czasu z Virtua Fighterem, więc... O, to chciałem pokazać! Właśnie, cieszę się, że mi się udało to zrobić. To przynajmniej jednym mogłem się po... Halo! No jasne, że przegraliśmy. Zajebiście. Na szczęście mam kilka continue i możemy zaczynać od tego miejsca, nie całkowicie od nowa. Co z nią nie tak? Dlaczego ona jest taka mocna? Co ona jadła? Co ona miała w swoich chrupkach, że nagle mnie pokonuje tak? I ja nie mogę nic przez to zrobić. What? Co do diabła? Możemy oczywiście też blokować, to czasem jest najlepsze. Haha! Niestety nie udało mi się jej wybić poza arenę, miałem taką nadzieję. Ale prawie stała przy rogu. Hmm? Och, były też jakieś sposoby, żeby złapać... Właśnie! Żeby złapać przeciwnika, podczas gdy on atakuje i go na ziemię położyć. Takie kontrataki zwane. Bam! No przynajmniej troszeczkę udało mi się pokazać ruchów.
No wiecie, to nie jestem w tej dobry w tej grze, akurat w tej bijatyce. W Mortalu mógłbym wam bardziej troszeczkę pokazać. Albo w Smash Bros, czy coś takiego, w Street Fighterze, Soul Caliburze, ale no, nie tu. A ten pijak jest najgorszą postacią do pokonania. Jego musimy jeszcze rozwalić i będziemy mieli koniec. Aha! Nie? O nie! Ojojojojojojojojo! Po! Ten jeden punkt był teraz gruby strasznie do stopycia, no, trochę chamskie taktyki. Ojojojoj! Do wody zaraz padnę, do wody spadnę! Ty mógłbyś paść do wody, kolego! Huch! Nie? Nie! Przełamał mi moją blokadę! Och, nie wierzę! Zabiję tego gniota! Ten gnój, jak ja go nienawidzę! Może mógłbym pokazać wam troszeczkę innych rzeczy, właśnie na przykład to, tylko gdyby trafiło. Gdyby trafić w tym cholerstwie. Fajna mapa tak swoją drogą, lubię tą mapę. Trochę jak mapa Mai Shiranui z... King of Fighters. Niemożliwe, żeby on był taki mocny. Ach, to gdyby tylko trafiło. Właśnie. Można z powietrza takie rzeczy zrobić. Co za nerwujący gnoje. Chuj ci w dupę, kurwo jebana! Co za śmierdziel, no kurwa mać, nienawidzę tego sukim syna! Hu! Jaki gnój, kurde, jaki gnój! Jak można być takim? Już rage dostaję. Akurat teraz, przy treningu, kurde, udało się jakoś zawsze ich załatwić, ale teraz, gdy na let's playu mam coś pokazać, no to kurde zajebioza, nie? A kompletnie wtedy się nic nie udaje. Co to miało być, kolego? Co to miało być, kolego? Cholerny pijak nieprzewidywalny. O, mogłem zrobić rakietę i tak, znaczy tak z góry, z... Ach, niestety się nie udaje, żeby tak ze skoku, udało się, żeby ze skoku, z góry, nogami w twarz tak jakby, tak się wyprostować i nogami mu wskoczyć na ciało. Nie uda się. Dobra, to już możemy się tutaj zabierać, bo teraz będzie tylko naprawdę żałośnie. Wątpię, żebym nawet pokonał kolejnego przeciwnika w moim aktualnym stanie. To, co udało nam się teraz zrobić, wystarczy. Co do... Ha, wygląda na to, że wygrałem. Nikt ci nigdy nie mówił, że masz dawać swoim starszym wygrywać? Miałeś sprawić, żebym wyglądał dobrze. Czy nie mówiłem ci, że kocham tą grę? No to właśnie dlatego próbowałem tak ciężko. Co masz na myśli? Jeżeli naprawdę jesteś fanem Virtua Fightera, to powinieneś się cieszyć, że wziąłem grę na poważnie, prawda? Powiem może inaczej. Czy naprawdę czułbyś się z tym dobrze, gdybyś wygrał, wiedząc, że się powstrzymywałem? Dobry punkt. Zwycięstwo w takiej okoliczności nie jest naprawdę zwycięstwem. Naprawdę przepraszam, że się wściekłem, Kiryu-chan. Tutaj proszę, na przeprosiny. No trochę podwyższona stawka niż ta, co obiecałeś. Cóż, no to najlepiej będę spadał. Na razie, Kiryu-chan. Nie, będę ćwiczył swoje ruchy. Tak, na razie. Może kiedyś na konsoli będziemy walczyli jeden przeciw jeden, co? No dobrze, to był klub Sega, moi drodzy. Zabawne miejsce. Ten kluczyk będzie... Właśnie, to możemy teraz od razu nawet zrobić. F2. To jest bardzo przydatny kluczyk. Dlaczego? Przekonacie się zaraz. Do jednego substory akurat ten kluczyk jest potrzebny.
zobaczycie zaraz, co dostaniemy z tego, no z tej szafki F2. Ale chyba najpierw będziemy musieli pokonać tych gości, którzy porwali tą dziewczynę temu Jące. Oni stoją tutaj. A mogę do nich zagadać albo do skrzynek. Dobra, no to zagadam do skrzynek. Albo raczej otworzę skrzynkę F2. Mamy tutaj Butcher Knife. I to jest potrzebne do jednego zadania. Przy okazji skoro już tutaj jestem, mogę otworzyć pozostałe skrzyneczki. A teraz wami się zajmę, koledzy. Kim ty do diabła jesteś? Powiedzmy, że Jonka mnie przysłał. Co się z nim niby stało? Ha, masz pieniądze? Ostatnią rzeczą, którą ode mnie dostaniecie, są pieniądze. Niezły żart. Tutaj, pokażemy ci, co dostają goście, którzy próbują się z nami pieprzyć. Dostaniecie moje pięści. Troszeczkę wykupiłem nowych umiejętności, dlatego mam też więcej życia, trochę więcej hitu i trochę więcej moje normalne ataczki kwadratem zadają więcej obrażeń, to jest przyjemne. Chyba żadnych hit ataków nie kupiłem nowych, ale może jakieś fajne się nam nowe trafią. Ha! Na pewno wykupiłem coś takiego, tutaj właśnie, że podczas biegania mogę zrobić taką rolę, to trochę przyspiesza mi uciekanie i mogę unikać ataków przeciwników też dzięki temu. Bam! Jeszcze raz to samo substory, to ten sam hit atak. Czy mam jakieś fajne bronie, które może bym wam pokazał? Mogę w sumie wziąć pistolet i... O właśnie, tutaj ogień i czarny pas. Mogę pokazać wam, co robi ogień, mianowicie... Fajerwerki! Podczas gdy czarny pas po prostu ich bije. Przypominam ci tatę, kolego? Chodź ze mną do środka. No niestety nie udało mi się hit action zrobić, nie wiem dlaczego nie zaliczyło, mimo że trójkąt wcisnąłem. Litości, proszę pana, chyba pan nie jest z Cobra Kai, prawda? Więc litości, ta dziewczyna jest... Jest przy rzece, na promenadzie na dole. Pod tym parasolem, gość w czerwieni powinien ją mieć. Au. Na, uciekaj, gdzie pieprz rośnie, bałwanie. Zgaduję, że nie mogę nic kupić. Co ja mam teraz zrobić? Proszę natychmiast wyjść. No cóż, dopiero gdy naprawią, czyli no, jak wejdziemy do jakiegoś budynku i wyjdziemy, będziemy mogli znowu wrócić. No dobrze. Po raz pierwszy mamy jakiś prawdziwy powód, żeby przejść tutaj, na promenadzie. Och, to jest takie piękne, szczególnie teraz po ciemku się temu przyglądać. Woda, tyle razy powtarzam, że woda tutaj tak pięknie wygląda z tymi światełkami. No i tutaj, w serii Yakuzy zdarzyło się kilka przyjemnych scen. Też cutscen filmowych i tak dalej. I tutaj też są przedmioty do zbierania, więc warto się przebiec raz. Och tak, po prostu klimatycznie. Tutaj usiąść sobie pod parasolem czy coś takiego to jest po prostu spełnienie marzenia. Chciałbym być w takim Sotenbori kiedyś. To jest jedna z najpiękniejszych lokacji, które widziałem kiedykolwiek w grach. I nie mówię to tylko jako fan Yakuzy, chociaż też, oczywiście. Ale też jako człowiek, który lubi ładne lokacje i ładne miasta. O, tam ktoś ma kłopoty. Właśnie chciałbym takie Sotenbori zobaczyć, albo coś podobnego. Byłem kiedyś w Wenecji i jedyna rzecz, która była tam rzeczywiście ładna, jak dla mnie, to ta cała woda. Jak blisko jesteś tej wody. Jak możesz spacerować sobie przy wodzie. O tobie mowa. Tylko moje takie... może bezczelne trochę pytanie, ale... Gdzie jest ta dziewczynka? Hej, pomóż mi tu, kolego! Zabierz tego cholernego kota z moich rąk! Jakim można być człowiekiem, żeby dać temu diabłu, temu potworowi takie urocze imię dziewczyny jak Yukiko?
Ten futrzak prawie zdrapał mi twarz. Chcesz mi powiedzieć, że Yukiko jest kotem? I to białym kotem. No cóż, skoro Yonka czuje się lepiej, jak ma tego kota przy sobie, to ja mu nie będę zabraniał, nie? To przynieśmy mu tą jego dziewczynkę. Wiem, na polski to dziwnie brzmiało, że oni mówili dziewczynka, dziewczynka, a to jest kot. Po angielsku to ma bardziej sens, że mówią na kota po płci. Co? Czy to nie ten robot, którego złapałem? Nie, pewnie jakiś inny. Ale czy ten chłopak nie miał się ze swoją dziewczyną spotkać przypadkiem tutaj na tym moście? Chyba tak. Przejdźmy się jeszcze po drugiej stronie mostu. Tutaj nie tylko kilka rzeczy jest jeszcze do pozbierania, ale widzieliśmy, że ktoś ma kłopoty. Właśnie tutaj pod mostem, po tej albo drugiej stronie zawsze znajdziemy... No, prawie za każdym razem znajdziemy kogoś, kto jest atakowany. Więc zawsze, jak to widzicie, opłaca się zaatakować. Biorąc sobie bardziej pod uwagę, że dostajemy punkty oświadczenia i czasem ciekawe itemy od tego, kogo uratujemy. Znacznie ciekawsze rzeczy dostajemy tutaj niż w Yakuzie Kiwami 1 na przykład, albo Yakuzie Zero. Znacznie przyjemniejsze, bo właśnie takie też rzeczy, które możemy jeść na przykład. Rainbow Bun albo coś takiego. Coś, co daje nam dużo punktów doświadczenia. Taki bardzo bonusowy przedmiot. Albo jakiś drogi talerz czy coś takiego. Dzięki za uratowanie mi tyłka. No albo czasem troszkę pieniążków. Pieniążki też się czasem opłacają. A głównie teraz robię w tym momencie akurat też substory. Bo bardzo przydadzą nam się zaraz pieniądze. Skoro już jesteśmy po tej stronie, to gdzieś tutaj oczekuje nas pewna substory. I możemy sobie też na sklepy opatrzeć, jakie tutaj są. Oczywiście kilka, do których nie możemy wejść, jak zwykle. Tutaj na taiko można by zagrać, ale nie w tej grze. Mamy na przykład Donkey Shot Sotenbori i można też wejść od tej strony. A tutaj mamy różne restauracje, tylko że przy tych restauracjach nie można niestety z tej strony wejść. Kiedyś po tej stronie było też w Yakuzie Zero na przykład kasyno podziemne, do którego można było wejść. Ale wygląda na to, że z tej strony można tylko do Don Quixota dostać się. Co też zaraz zrobimy zapewne. Dzień dobry, babuniu. Och, nigdy tego nie znajdę. O, moje biodra czują się bardziej skręcone i związane niż misa z makaronem. Hej! Hej, 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 hej! Ty tam! Nie znowu ja, miałem nadzieję, że mnie nie zauważy. He? Miłość matki. Czy tam mateczna miłość. Mówisz do mnie? Masz rację, słodziutki. Babunia potrzebuje czegoś od ciebie. Czy to jest w ogóle jakiś sposób, żeby pytać kogoś o przysługę? Nie kwestionuj swoich starszych, słonko. Ta starsza pani ma kłopoty, a ty chcesz po prostu przejść, ignorancko? Au! Boli! Co to za ból? Zaraz stracę przytomność! Au! No nie! Lekarz mówił, że już tego nie będzie! Czy może coś, takie rzeczy, które wycinają mi, które mi wycią, może to odrosnąć, czy coś? O nie! A! Hej, umieram tutaj! Czy nie ma kogoś w pobliżu, kto mógłby pomóc starszej damie? Na przykład silny, rzeźki mężczyzna z złotym sercem i hojnością? Tragedia! Yoriko Hayashibe, martwa w wieku 57 lat. Odcięta przez moce nieba w... krótko przed najlepszym czasem swojego życia. Zmarła sama, krzycząc z cierpienia. Idę w kierunku światła. O, słyszę już śpiew aniołów. Gdyby tylko jakiś mięśnisty mężczyzna pomógł mi, uratował mnie z tej sytuacji. Okej, zrozumiałem. Pomogę ci, ale przestań. No weź się w garść. Okej, słonko. Jak miłe z twojej strony, synku. Hej, co się stało nagle z tym bólem? Cóż, myślę, że zniknął z powodu na twoją grzeczność,
No dobrze, więc wysłuchaj, czego potrzebuję. Zgubiłem coś naprawdę, naprawdę ważnego. Tam na dole przy jeziorze, przy rzece. Myślisz, że możesz pomóc mi to znaleźć? Chyba nie dasz mi spokoju, prawda? No dobrze, ale zachowuj się, gdy ci pomogę. Dziękuję, dziękuję. Masz naprawdę serce ze złota, Sołonko? Upuściła mój amulet tam na dole. Przy rzece. Jestem pewna, że znajdziesz go, gdy będziesz miał oczy szeroko otwarte na podłogę. Okej, wrócę szybko. Pośpieszę się z tym. Mam nadzieję, że mój amulet jest cały. Okej, liczę na ciebie, Słonko. Przynieś mi, gdy znajdziesz. Czy to jest chleb z czym? Z ramen? Jakieś kuleczki. Chyba jakieś słodkie kuleczki, bo to chyba nie jest takoyaki. No dobrze, tutaj na dole wystarczy... Proszę pana, proszę, uważaj na telefon. A ten uważa się za fajnego ze swoimi kieszeniami w spodniach, tak. No cóż, to jest klucz. No warto się tutaj rozejrzeć, bo obok tego amuletu znajdziemy też różne inne rzeczy, właśnie klucze i te sprawy. Czy ja przed chwilą tutaj się nie rozejrzałem? Przecież byłem tu. Huch! Czy ja z drugiej strony przyszedłem? Już sam nie wiem, dlaczego nie zebrałem tego wcześniej. Ale tutaj znajdziemy dużo kluczyków i innych wartościowych rzeczy. Albo też... Tak, amulet jest zawsze w tym samym miejscu. Trafford Safety Amulet. Czyli amulet bezpieczeństwa w drodze, tam... dla kierowców. To chyba wszystko, co mogę w tej okolicy znaleźć. Resztę mostu przeszukamy później, jak odejdziemy od tej babuni. Mam pani amulet. Znalazłem. Czy to jest pani amulet? Możesz się założyć. Cieszę się, że znalazłeś. Widzisz, mój syn dał mi go lata temu. Wątpię, żebyś zauważył, ale jestem trochę bezczelna, można by powiedzieć. Przynajmniej jest tego świadoma. Ten amulet był jego sposobem, by czuwać nade mną, gdy jestem na drodze. Upewniając się, że nie zrobi wypadku samochodowego. Brzmi jak naprawdę dobry dzieciak. No, nie mylisz się. Chłopiec naprawdę był bardzo dobrym synem. Zawsze uważał na mnie, ale teraz już go nie ma. Odszedł tam, gdzie nie mogę go osiągnąć. Trzymałam ten amulet przy sobie, od kiedy poszedł dalej. To daje mi uczucie, jakby nadal nade mną czuwał, wiesz? Bardzo mi przykro z powodu twojej straty. Życie jest szmatą, prawda? Pewnego dnia jesteś szczęśliwą rodziną, a następnego... Ten głupi syn wyprowadza się do Francji. No przecież... Francji? No dalej! Daj spokój! Czekaj, co? Powiedział, że chce podążać za swoim marzeniem i zostać szefem piekarstwa. Piekarzem wielkim. Mistrzem pieczenia na ulicach Paryża. No wiesz, nie mam nic przeciwko piekarzom, ale... Nie mogę po prostu zrozumieć, jak można tak po prostu odrzucić swoją matkę, zostawić ją całkowicie samą i wyprowadzić się na drugą stronę świata. Jakież bezczelne, jeśli mnie pytasz. Lata minęły, od kiedy ostatnim razem go widziałam, ale no, zawsze jakoś daję radę zahaczyć się o dom, czy tam zadzwonić, więc się nie martwię zbytnio. Przy okazji, jak mam cię zwać, synku? Nazywam się Kiryu, Kazuma Kiryu. Cóż, jesteś szczęściarzem, Kazuma-kun? Ta cała... mateczna miłość, którą w sobie zebrałam przez ten cały czas i pozostałości nabejaki muszą gdzieś iść, prawda? Więc o teraz będę czuwała nad tobą jak niczym nad własnym synem. Co? Ale jestem dorosłym facetem. Nie potrzebuję nikogo, żeby nade mną czuwał.
O, nie bądź taki wstydliwy. Jak inaczej miałabym ci się odwdzięczyć za pomoc? Osaka jest moją dzielnicą. Więc jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował jakiejś dobrej kuchni, to babunia będzie dla ciebie w mgnieniu oka. Kakun? Kakun? No wiesz, Kazuma-kun tylko krócej. Urocze, czyż nie? Ups, muszę spadać. Jest ta wyprzedaż, na którą chcę pójść jeszcze. Więc na razie, Kakun. Jest żywa niczym huragan. Ale no, nie jestem wcale pewny, czy wolę huragan, czy osadzką babunię. I ona została teraz naszym sprzymierzeńcem. To jest z jednej strony bardzo denerwujące, bo to troszeczkę tak jak... No dobra, to byłoby nieuczciwe, bo to jest akurat fajna babunia. Porównywanie jej z Oldbeck z Ace Attorney byłoby trochę nieuczciwe, bo Oldbeck jest tylko denerwującą starą torbą. A ta babunia jest pomocna. Będzie nas pomagała teraz w walce, no i chce dla nas gotować i tak dalej, no to całkiem przyjemne to jest nawet. No i Kazuma, który nie miał nigdy rodziców, prawda? Znał tylko przebranego ojca, czyli Kazame, który no nigdy nie był dla niego taki, że no gotował dla niego albo no mieszkał z nim czy coś takiego, tylko po prostu opiekował się nim. Był dla Kazumy jego, no, przykładem, osobą, która go wychowała w ten sposób, ale nie tak, że mieszkali razem i się dobrze bawili, czy coś takiego. Kazama był dla Kiryu innym rodzajem ojca, wiecie co ona myśli. A tutaj taka prawdziwa matka mu się znalazła w Osace, która chce się nim opiekować jak własnym synem, bo jej syn wyjechał do Francji. To jest nawet całkiem przyjemne, właśnie tym bardziej biorąc pod uwagę sytuację Kiryu, że nigdy nie miał rodziców i to wszystko. Aż łezka się w oczku kręci. Mimo, że to bardziej taka no, parodia, taka typowo jakuzowa, śmieszna sytuacja, ale no, kto powiedział, że takie sytuacje nie mogą być też wzruszające, prawda? Sama ta muzyka i tak dalej.